Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są wektory, a w szczególności znajdowanie rzutu wektora. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania. No i cóż, treść naszego zadania, moi drodzy, brzmi, aby znaleźć rzut wektora A zadanego wzorem na oś o kierunku wektora B, który jest także zadany odpowiednimi wzorami. I teraz, moi drodzy, na początek to może sobie zapiszmy te wektory w postaci bardziej nam przyjaznej. Wiemy, że wektory M oraz N są wektorami jednostkowymi, to nie są wektory, które mają jeszcze jakieś inne własności, takie, można powiedzieć, bardziej zaawansowane, czy też po prostu są bardziej skomplikowane. Więc możemy spokojnie nasz wektor A zapisać jako wektor 5 minus 2. Zaś wektor B zapisujemy jako minus 2, 0. I teraz, moi drodzy, co możemy powiedzieć o treści zadania? Jeżeli mamy rzut prostokątny, bo tego rzutu szukamy w naszym zadaniu, wektora A na prostą o kierunku wektora B, to jest to to samo, jak co rzut prostokątny wektora A na wektor B. Czyli możemy skorzystać z wiedzy związanej po prostu z rzutem wektora na wektor. I co więcej, moi drodzy, my możemy skorzystać z bardzo sprytnego wzoru, który nam w tym pomoże i ułatwi nam praktycznie zadanie w zupełności. Oznaczymy sobie ten rzut wektora na wektor poprzez U. Jest to iloczyn skalarny wektorów A oraz B przez długość wektora, na który że tak powiem, rzucamy dany wektor, czyli rzutujemy, może to będzie lepsza odmiana, razy wektor, na który że rzutujemy dany wektor. Dlaczego tu jest zwykłe mnożenie? O tym zaraz się przekonacie dlaczego, ponieważ tutaj wyjdzie nam liczba konkretna i będziemy skalarnie mogli ją po prostu pomnożyć przez wektor. To nie jest żaden błąd. I teraz spróbujmy, czy my mamy takie dane, które mogłyby nam już tutaj pomóc. Czy jesteśmy w stanie policzyć iloczyn skalarny dwóch wektorów? Jak najbardziej, policzmy sobie najpierw iloczyn skalarny wektorów A oraz B, ponieważ one są zadane konkretnymi współrzędnymi. Mamy 5 minus 2, skalarnie przez minus 2 oraz 0. To jak najbardziej jesteśmy w stanie skorzystać z metody obliczania iloczynu, który polega na tym, że przemnażamy i dodajemy odpowiednie współrzędne, czyli 5 razy minus 2 jest minus 10, dodać minus 2 razy 0 to jest 0 i tutaj nam wychodzi minus 10. Czy jesteśmy w stanie obliczyć długość wektora B? Jak najbardziej, czyli mamy długość wektora B, czyli to jest pierwiastek z minus 2 do kwadratu, czyli 4 i 0 do kwadratu, czyli 0, czyli to wychodzi pierwiastek z 4, czyli 2. No i, moi drodzy, mając te wszystkie dane, możemy obliczyć, wyznaczyć nasz rzut. Czyli to jest iloczyn skalarny, czyli minus 10, przez długość wektora B podniesioną do kwadratu, czyli przez 2 do kwadratu, czyli 4, razy nasz wektor B, czyli razy minus 2 oraz 0. I mamy tutaj minus 10 czwartych razy minus 2, 0, czyli możemy sobie pomnożyć ten skalar razy nasz wektor B, czyli to będzie minus 10 czwartych razy minus 2, to będzie 20 czwartych, czyli to będzie 5, a cokolwiek przez 0 i tak dalam 0. I, moi drodzy, jest to wektor, który jest rzutem prostokątnym wektora A na wektor B, czy po prostu na oś o kierunku wektora B. Skończyliśmy nasze zadanie, które mimo jakiejś skomplikowanej treści okazało się być łatwe. Oczywiście, jeżeli znamy nasz sprytny wzór, polecam sobie zapisywać takie przekształcenia, bo one naprawdę ułatwiają rozwiązywanie tego typu zadań. Jeżeli oczywiście możecie, mam nadzieję, że możecie takie rzeczy sobie gdzieś tam używać na Waszych ćwiczeniach bądź też egzaminach. No i cóż, zapraszam do kolejnych części z cyklu Geometria analityczna, w szczególności wektory, ich rzuty. No i cóż, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wysyłajcie to wszystko na adres mailowy, który jest podany w opisie do naszego filmu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę Wam udanego dnia.
i do usłyszenia.